Top Rent Wypożyczalnia Samochodów Końskie mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich i oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada wiele samochodów różnych marek. Każdy typ, od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób, również na dalsze trasy po terenie całej Polski. O szczegóły należy pytać pod numerem 722 012 002. Dwa tygodnie zajęć artystycznych, gier, zabaw i dodatkowych aktywności dla najmłodszych mieszkańców gminy Gowarczów przygotowało tamtejsze Centrum Kultury. W poniedziałek rozpoczęły się ferie z CKIL pod hasłem Odkrywamy w sobie talent. Tegoroczne ferie cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, dlatego postanowiliśmy przyjąć system trójkowy, który pozwala nam właśnie przyjąć większą ilość uczestników. I tak, dzięki temu wtorek, środa i czwartek mamy zajęcia stałe dla grup trzech grup i one są składane się z 10 osób, takie grupy, i dzielimy się na 3 pracownie po godzinie w każdej pracowni: plastyczno-animacyjnej, teatralnej i muzycznej. Potem się sekcjami wymieniamy, żeby też dzieciakom się nie nudziło, żeby miały taką namiastkę, co można robić w Domu Kultury. Następnie środy poświęciliśmy dla tych młodszych dzieci od 4 do 7 roku życia, bo one się też dopytywały, i dla nich tu też pracownia plastyczna na 2 godziny po południu się otwiera i będą mogły sobie poszaleć właśnie animacyjno i też tak plastycznie, kreatywnie mocno. No i następnie piątki, soboty mamy zajęcia takie otwarte. Tu każdy może przyjść do nas i to będą zajęcia z grami i z filmami. Podczas naszej wizyty dzieci uczestniczyły w zajęciach z komunikacji. Będziemy chcieli się zagłębić właśnie w te tajniki komunikacji. Czy cywilizacja wraca do emojtikonek i będziemy się porozumiewali za pomocą coraz to mniejszej ilości słów, dlatego przed nimi jest wyzwanie. Z 4 słów mają stworzyć taką scenkę, w której będą się właśnie tymi słowami starali skomunikować z osobą po przeciwnej stronie, więc takie komunikacyjne zadanie, ale pojawią się też zagadnienia z improwizacji, omawiamy takie podstawowe tajniki budowania niewidzialnej sceny pomiędzy aktorem a widownią. A co skłoniło najmłodszych do wzięcia udziału w zajęciach i odkrywania w sobie talentów? Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w zajęciach organizowanych przez CKIL w Gowarczowie? Bo mi się nudziło w domu. I na jakie zajęcia uczęszczasz? No tutaj na te teatralne, muzyczne i teraz też będą plastyczne, bo to będą godzinę tutaj, godzinę tam, godzinę jeszcze gdzie indziej. A powiedz mi, z tych zajęć organizowanych, które najbardziej cię interesują? Myślę, że muzyczne. Dlaczego? Lubię muzykę i kiedyś grałem na pianinę tutaj. Co rok biorę udział, staram się wziąć udział, bo lubię tak, bo jest fajnie i się śmieję czasem. Które z proponowanych zajęć najbardziej ci się podobają? Plastyka. Dlaczego? Bo jakoś po prostu od dawna już lubię rysować i chciałam się zapisać też już wcześniej. Czy to jest pierwszy raz, bierzesz udział w feriach, czy już wcześniej, w poprzednich latach też uczęszczałaś na zajęcia? Nie, pierwszy raz dopiero. I jak ci się podoba? No, fajnie. Przypominamy, że na otwarte piątkowe i sobotnie zajęcia w CKIL można przychodzić bez wcześniejszych zapisów. Gowarczowski Dom Kultury przyjmie każdego chętnego.